Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo, a z tej strony bytla Kradeon, którego w końcu udało mi się schłodzić. Ten film jest kontynuacją dwóch poprzednich, więc polecam się z nimi zapoznać, żeby mieć pełny obraz. Ale w skrócie mówiąc, kupiłem Radeona R9290, który jest dość wydajny, ale bardzo mi się grzał. I słuchajcie, udało się, w końcu się udało go schłodzić. I nareszcie temperatury są takie, które po prostu mnie zadowalają. Co zrobiłem? To proste, zmieniłem na GeForce'a. Nie, słuchajcie, a tak na poważnie udało się schłodzić tego radeona i zaraz wam o tym opowiem, ale wszystko po kolei. Z tego co wywnioskowałem po komentarzach pod ostatnim filmem, to musiało się tam znaleźć sporo nowych osób. Bo komentarz, który pojawiał się najczęściej, to coś w stylu o, wymień pastę i termopady, a wymieniłeś pastę? Moi drodzy, szanujmy się! Jak grubym trzeba być, żeby kupować do obudowy wentylatory, nie wymieniając wcześniej pasty termoprzewodzącej? Okej, okay, ja rozumiem, że ja szczupły nie jestem, ale bez przesady, okej? Okay? Mówiłem o tym w pierwszym materiale, że czyszczenie i wymiana pasty to było pierwsze co zrobiłem, a pasta, którą nakładałem, to nie była jakaś pasta firmy Bolek i Lolek, tylko Thermal Grizzly, więc totalnie nie ma się tutaj do czego przyczepić. Drugi komentarz, który mega często się powtarzał, to Zrób chłodzenie wodne! Ech. Cofnijmy się do podstawówki, gdzie było dodawanie. Chłodzenie wodne to zasadniczo dobry pomysł, gdyby nie fakt, że taka karta graficzna jest warta jakieś 400 zł. Sam blok wodny kosztuje ponad 200, nie dodając w ogóle do tego kosztów pompy ani rurek, i Bóg jeszcze wie czego, co jest potrzebne do chłodzenia wodnego. Nie wiem, bo nigdy żadnego nie składałem, ale te elementy, które Wam wymieniłem, tanie nie są. I okej, okay, to nawet zadziała, ale jest to kompletnie. Nieopłacalny pomysł. Głupi jednak ma zawsze szczęściu, bo po opublikowaniu filmu odezwał się do mnie na Discordzie Eron. Swoją drogą polecam wbić na Discorda, bo jest tam sporo fajnych tych gadek, więc jeżeli was tam nie ma. No to zapraszam. W każdym razie, Eron jak sam zwykł mówić ma fetysz na punkcie kart graficznych. I ma ich całkiem sporo. A że mój undervolting i underclocking nie był jakiś mega skuteczny, no to postanowił mi doradzić parę rzeczy. Wpadł na pomysł, aby wgrać do mojej szafiry inny BIOS. Przy okazji okazało się, że moja karta jest bardzo fajna do robienia tego typu rzeczy, bo ma dual BIOS i za pomocą jednego przycisku możemy wybrać przy starcie komputera z jakim BIOSem chcemy, żeby karta się odpaliła, więc zasadniczo ryzyko uszkodzenia karty poprzez wgranie złego BIOSu jest naprawdę minimalna, no bo w razie czego mogę odpalić ten drugi BIOS, którego nie ruszałem, no i... Znowu kombinować dalej. Tak więc na samym początku taki mały disclaimer, jeżeli będziecie chcieli kiedykolwiek zmieniać BIOS w swojej karcie graficznej, upewnijcie się, że macie dobry ROM, który będzie działał z waszą kartą. To możecie sprawdzić oczywiście na różnych forach czy innych stronach internetowych. W każdym razie, żeby wykonać. Mm, Flash naszej karty. Przede wszystkim przyda nam się najpierw zrobić backup naszego aktualnego biosu. W tym celu odpalamy sobie program GPUZ, i on ma bardzo taką fajną funkcję, która umożliwia nam po prostu zapisanie sobie naszego biosu. Klikamy tutaj w to miejsce: Save Bios, Save to File. No oczywiście moja karta graficzna jest na architekturze Hawaii, więc stąd ta nazwa i klikamy sobie Zapisz. No, jak widzicie, już nam się tutaj pojawił nasz Rom, który zapisaliśmy z naszej karty. Że jest to już Rom tej karty, to jest ten BIOS, który został zmodyfikowany. Jest to właśnie ten stokowy ze stokowymi zegarami, co możemy zobaczyć sobie właśnie tutaj. No, w każdym razie, gdybyśmy chcieli jeszcze raz przeprowadzić flash takiej karty, musimy sobie rozpakować program ATI Flash. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Jednakże co musimy zrobić? Najlepiej odpalić sobie PowerShella, jednakże z uprawnieniami administratora. Przechodzimy sobie do folderu atiflash. Możemy wylistować. Oczywiście tutaj znajduje się to, co nas interesuje, czyli amdvb-flash. I żeby sflaszować sobie nasz ROM musimy wpisać oczywiście... Możemy sobie tabem klikać, żeby sobie dopowiadać. Następnie dodajemy parametr minus F, minus P 0. No i po spacji wpisujemy jeszcze tutaj Safire Stockroom. Możemy usunąć to dla pewności. I kliknąć Enter. No I właśnie w tym momencie rozpoczyna się flaszowanie naszego biosu. Tutaj, w tym momencie, ekran może nam nieco mrygać w niektórych miejscach, jednakże musimy się uzbroić w cierpliwość, bo taki proces trwa średnio kilka minut. Jak widzicie, tutaj w tym miejscu zostało wykryte, że no akurat tak się składa, że ten bios jest taki sam, ponieważ drugi raz flaszuje ten sam bios. I to co powinno nas zainteresować, to tutaj, że jest verified. Jeżeli jest verified, to jak sami widzicie, tutaj pisze aby zrestartować nasz komputer, aby dokończyć proces instalacji nowego BIOSu. I słuchajcie, po zmianie feels so good naprawdę, bo w końcu temperatury są takie, jakie na początku myślałem, że będą. To znaczy na Overwatchu przy zablokowanych 70 klatkach i ustawieniach ultra maksymalnie jesteśmy w stanie dobić do 73 stopni Celsjusza. Jest to wynik, który nawet aż zbyt nadto mnie satysfakcjonuje, ponieważ, no, ustawiłem sobie górny limit, że będę szczęśliwy, jeżeli ta karta będzie miała poniżej 80 stopni, no, czyli również 79 bym mnie Zadowoliło. No i na całe szczęście okazuje się, że kiedy licznik klatek odblokujemy i karta działa na pełnej parze, no to okazuje się, że temperatury również są bardzo, bardzo w porządku, ponieważ w najgorszych momentach uzyskujemy tutaj 78-79 stopni Celsjusza, i przy tym cała karta graficzna jest w miarę chłodna, no i co jeszcze istotniejsze, cicha. Więc moi drodzy, misja zakończyła się powodzeniem. Trochę to trwało, no ale Bydlak Radeon w końcu został ujarzmiony. No i jest chłodny, tak jak sobie tego życzyłem. Teraz w waszej głowie mogą pojawić się pytania. Hej, no skoro schłodziłeś tego bydlaka, to po co ci 980? -ka? Powód dlaczego kupiłem 980, jest troszeczkę inny i związany z Linuxem, o czym opowiem Wam pewnie w innym materiale. I. Co zrobię z tą kartą graficzną, która w końcu przestała się grzać? Szczerze mówiąc, nie wiem, czy będę ją sprzedawał. Być może tak, ale podejrzewam, że jeżeli będę robił jakieś stare buildy czy jakieś inne komputery ze śmietnika, może całkiem przydatne byłoby mieć dwie karty graficzne, które są notabene całkiem zbliżone do siebie wydajnością. A żeby po prostu porównać do tego, jak wpływa bardzo narzut sterowników od AMD na jakieś starsze procesory. Dlatego ostatecznej decyzji jeszcze nie podjąłem, ale jeżeli ktoś z Was ostrzy sobie ząbki na tego Radeona szafirka, który w końcu przestał się grzać, no to polecam sprawdzać przypięty komentarz. Bo jeżeli postanowię wystawić tą kartę na aukcję, to być może tam taki link się znajdzie. Póki co to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że czegoś Was tutaj nauczyłem, że wiecie teraz nieco więcej na temat zmiany biosu w karcie graficznej. No i może przy odrobinie szczęścia również będziecie mogli zmienić w swojej karcie taki bios i będziecie mieli jakiś profit z tym związany. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, Bios.